Mam pełną świadomość tego, że to, co się wydarzyło, jest karygodne absolutnie. Ani przez moment nie zaprzeczałem faktom, które zgromadziła w tej sprawie policja i prokuratura. Pozostaje mi przeprosić. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja jestem z tej szkoły, która nie komentuje wyroków sądu, w związku z czym nigdy tego nie robiłem, ani prawomocnych, ani nieprawomocnych, w związku z czym do odniesienia się do tego, co postanowił sąd, poproszę panów mecenasów. Natomiast ja w tej sytuacji chcę powiedzieć jedno. Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. Wszystkich tych, którzy we mnie wierzyli. Wszystkich tych, którzy mi ufali. To są dla mnie bardzo, bardzo trudne dni. Mam pełną świadomość tego, że to, co się wydarzyło, jest karygodne absolutnie. Ani przez moment nie zaprzeczałem faktom, które zgromadziła w tej sprawie policja i prokuratura. Pozostaje mi przeprosić i moich widzów, i internautów, i czytelników, i tych, jak mówię, którzy mi ufali, ale przede wszystkim chciałbym przeprosić moich najbliższych, bo zostali narażeni na infamię i cierpienia, na które w najmniejszym stopniu nie zasłużyli. To tyle w tej sprawie, proszę wybaczyć, ale jestem też w takim stanie psychicznym po tych kilku dniach. Proszę publikować, ja się nazywam Kamil Durczok i proszę nie zasłaniać wizerunku. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym sąd nie zdecydował się na zastosowanie tymczasowego aresztowania. Trzeba pamiętać, że co innego jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w stanie nietrzeźwości, a co innego sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według sądu nie ma dużego prawdopodobieństwa popełnienia tego przestępstwa cięższego i to jest to, na co obrona wskazywała od samego początku i w związku z tym jest to dzień wielkiego triumfu sprawiedliwości nad tym, co można nazwać pastwieniem się nad naszym klientem przez media w ostatnich dobach. Ja ze swojej strony chciałem tylko dodać, że jeżeli chodzi o dzisiejszą decyzję, że satysfakcję obrony budzi to, że sąd w pełni podzielił argumentację i stanowisko, które zaprezentowaliśmy na dzisiejszym posiedzeniu, a contrario nie uznał argumentacji w całości prokuratury rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim i to daje nam satysfakcję, jeżeli chodzi o dzisiejszy przebieg posiedzenia i z tego jesteśmy zadowoleni. Podejrzanemu Kamilowi D. prokuratura postawiła dwa zarzuty. Zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Jakie przesłanki były ku temu, by postawić Kamilowi D. zarzut spowodowania katastrofy lądowej? Okoliczności, które zostały ustalone w zakresie ruchu drogowego panującego w miejscu kolizji, do której zaistniało z udziałem Kamila D., jak również sposobu zachowania i poruszania się podczas jazdy swoim pojazdem osobowym. W tym między innymi bardzo intensywny ruch w obu kierunkach poruszania się pojazdów, niezatrzymanie się przez podejrzanego po uderzeniu w pierwszy znak drogowy rozdzielający pasy ruchu drogowego w miejscu, gdzie trwały roboty budowlane, przewrócenie kolejnych iluś znaków drogowych i zatrzymanie się dopiero w sytuacji, kiedy system elektroniczny pojazdu doprowadził do eksplozji poduszek powietrznych i poduszki powietrzne uniemożliwiły dalsze poruszanie się podejrzanemu na etapie przejazdu pojazdem po ruchu drogowym. Ten zarzut, o którym mówimy, jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 12 i to zagrożenie karne pozwoliło prokuratorowi na sformułowanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania.